Witajcie! Na dzisiejszej lekcji plastyki pokażę Wam, jak wykonać papierowego aniołka na choinkę. Z prostokątnej kartki papieru z bloku odcinacie kwadrat. To sobie zostawimy, będzie nam potrzebne później. A teraz tak, zginamy kwadrat na pół. Idealnie. Musimy tutaj dbać w czasie tej pracy o staranność, o dokładność. I rozcinamy nożyczkami po tej zgiętej linii. Otrzymujemy dwa identyczne prostokąty i każdy z nich zginamy starannie w harmonijkę. Mniej więcej tak na 1 cm każdy ząbek. Postępujemy tak z obydwoma prostokątami, pilnując, aby właśnie harmonijka była jednakowej szerokości na jednym i na drugim. Jeden prostokąt mam już gotowy, teraz to samo robię z drugim, czyli też zginam go w formę harmonijki. Obydwie harmonijki są gotowe, teraz je troszeczkę tak mocniej docisnę. I tutaj mniej więcej tak jakieś 2 cm odginam w formę takiej jedynki odwróconej i w jednym i w drugim przypadku będzie odwrócona, a tutaj już też taka jedynka, tylko trzeba zmierzyć, żeby były na jednakowej wysokości zrobione te zagięcia. Ma nam powstać coś takiego. Odkładamy sobie to na razie na bok. Na kawałku białego papieru technicznego odrysowuję akurat od takiej zakrętki malutkiej dwa białe kółka. Tak samo dwa na różowym, który mi został z odciętego kawałka przedtem kartki. Dwa różowe. I wszystkie te kółeczka starannie wycinam. Teraz do białego kółeczka przyklejam różowe i robię tak w obydwu przypadkach. Różowe do białego. Teraz przygotujcie sobie kawałek wstążeczki cieniutkiej albo sznureczka jakiegoś ozdobnego. I tak, smarujemy jedną część aniołka klejem, tutaj w środku. Dość tak mocno. I wkładamy tutaj do środka tą wstążeczkę. Dociskamy i teraz przyklejamy drugą część aniołka w ten sposób, czyli też najpierw posmarujmy klejem. I dociskamy te dwie części równiutko do siebie. Przycisnąć palcem, żeby się nie rozerwało z obu stron. Teraz przypominamy sobie o naszych tutaj ramionkach zgiętych w formę jedynki i też smarujemy tutaj dolną część klejem i dociskamy do sukienki ten rękawek. Z obydwu stron identycznie i dociskamy do sukienki.
I to samo robimy z drugiej strony. Znów tutaj pocieramy klejem. Kleju trzeba tak dosyć solidnie dać, żeby się naprawdę to trzymało. I mocno przyciskamy. Teraz przypominamy sobie o tych kółeczkach, z których zrobiliśmy głowy. Smarujemy je klejem po białej stronie, po białej części i przyklejamy tuż nad głową, a zahaczamy, zaczepiamy tym klejem o wstążeczkę czy sznureczek. I obydwa te kółeczka doczepiamy do siebie i jednocześnie właśnie do tej wstążeczki dociskamy mocno. Aniołek jest prawie gotowy. Tutaj można już tylko mu rozłożyć właśnie sukieneczkę już paluszkami delikatnie, żeby się nie rozkleił. I rączki. Tak zrobiony aniołek jest gotowy do powieszenia na choinkę. Możecie sobie zrobić kilka w różnych kolorach, niebieskie, czerwone, żółte, białe i w ten sposób ozdobić swoje choineczki w domu.